Mam bardzo niskie poczucie własnej wartości, bardzo niską samoocenę, jestem nieasertywna, pozwalam innym rządzić moim życiem, a do tego wszystkiego jeszcze jestem przekonana, że inni są lepsi ode mnie. Takie słowa towarzyszyły mi przez większą część mojego życia i takie słowa odbijają się echem w głowach większości kobiet. Podczas konsultacji, rozmawiając z kobietą, patrzę jak dla mnie na piękno siebie, charyzmatyczną, uśmiechniętą kobietę, która bardzo dużo w życiu osiągnęła i która mówi, że nie zna swojej wartości, że jest bardzo nieśmiała, że nie zasługuje i ma bardzo niskie poczucie samooceny. I chcę, żebyście pamiętali o tym, żebyście widzieli, że poczucie własnej wartości, samooceny i miłości do siebie kształtuje się w bardzo porannym dzieciństwie, w takich pierwszych kilku latach naszego życia. W zależności od tego, w jaki sposób nas traktowali rodzice, w jaki sposób nas rodzice wychowywali oraz poprzez obserwacje, jak patrzyliśmy na swoją mamę, swojego tatę, czy widzieliśmy pewnych siebie rodziców, czy widzieliśmy pewne siebie osoby, w taki sposób sformowała się nasza opinia na temat siebie. I nieważne, że ja już mam 30 parę lat czy 40 parę lat, ja wciąż mam to przekonanie, które miałam w dzieciństwie, że jestem nikim, że nie zasługuję, że nie wolno mi się odzywać, że nic nie osiągnęłam i nic nie osiągnę, bo echem odbijają się mi te słowa, te przekonania, które słyszałam od rodziców, od bliskich mi osób po wiele setki, jak nie tysięcy razy. I kiedy w dorosłym życiu chcesz coś zrobić, chcesz coś osiągnąć, ale masz takie wrażenie, że coś w środku cię trzyma, coś cię blokuje, nie pozwala ci iść do przodu, i chcę, żebyś wiedziała, że temat pewności siebie, temat własnej wartości jest wprost proporcjonalny, związany z miłością do siebie. Jeżeli ja siebie nie kocham, ja nie jestem w stanie stworzyć związek, w którym będzie wzajemna miłość, w którym ja będę kochać i mój partner będzie mnie kochać. Jeżeli ja marzę o związku, w którym partner będzie na mnie patrzył jak na najbardziej cudowną kobietę świata i będzie mnie kochał bezwarunkowo, to to się nie wydarzy, dopóki ja sama sobie tego nie dam, dopóki ja sama siebie nie pokocham. Jeżeli ja chcę stworzyć ogromną firmę, chcę zarabiać duże pieniądze, to ja tego nie osiągnę, dopóki ja siebie nie pokocham i dopóki w mojej głowie nie zmieni się takie ustawienia, że ja zasługuję na takie zarobki, ja zasługuję na taką pracę. I w moim przypadku, kiedy myślałam sobie, że wystarczy schudnąć, wystarczy zrzucić 5-10 kg i wtedy będę czuła się bardziej pewna siebie. Wystarczy zacząć więcej zarabiać i wtedy będę bardziej pewna siebie. Nie wystarczyło zrzucić 5 czy 10 kg, nie stałam się bardziej pewna siebie. Nie wystarczyło zacząć zarabiać 1000, 2, 5000 zł więcej, wciąż nie stałam się bardziej pewna siebie. Nie wystarczyło podróżować, zbudować dobrą rodzinę, urodzić dziecko, założyć firmę. Tego wszystkiego nie wystarczyło. Wystarczyło zmienić swoje wewnętrzne przekonania, żeby to, co ja czuję na własny temat, żeby to pochodziło ze środka, a nie z zewnątrz. Nie zależało od tego, co ja już mam, co ja już stworzyłam, tylko i wyłącznie to, co ja myślę na swój własny temat. I chcę, żebyś wiedziała, że dopóki nie nauczysz się prawdziwie kochać siebie, dopóty będzie ci bardzo ciężko stworzyć i znaleźć taki związek, takiego partnera, który będzie cię kochać tak bezwarunkowo, dla którego będziesz najpiękniejszą kobietą świata. Będzie ci bardzo ciężko zarabiać bardzo duże pieniądze łatwo, dopóki nie będziesz znała tej własnej wartości. A ta własna wartość pojawi się w momencie, kiedy zaczniesz sama siebie kochać bezwarunkowo. I ostatnia taka bardzo mocna rzecz, która do mnie dotarła dopiero jak pojawiło się u mnie dziecko, to to, że nie będę w stanie prawdziwie pokochać swojego dziecka, dopóki najpierw nie pokocham sama siebie. I tutaj dla Was przygotowałam dzisiaj takie trzy wskazówki, które już możesz wprowadzić do swojego życia, żeby zacząć się czuć ze sobą lepiej, żeby zacząć kochać siebie, być bardziej pewną siebie i poczuć tą swoją własną wartość, tą swoją samoocenę i to, że zasługujesz i to, że jesteś godna wszystkiego, co jest najlepsze. I pierwsza taka najmocniejsza rzecz to jest czas dla siebie. To jest ja na pierwszym miejscu. Jeżeli jako przedsiębiorczyni, jako pracownica, jako żona, jako matka, cały czas coś robisz, wykonujesz różne czynności, zawsze stawiasz na pierwszym miejscu innych, męża, dzieci, pracę, obowiązki, a ty jesteś na ostatnim miejscu,
zanim to wszystko ogarnie się, myślisz sobie, dobre, to dopiero wieczorem coś tam poczytam, coś tam dla siebie zrobię i wieczorem wracasz i już jesteś bardzo zmęczona, to ty wysyłasz do wszechświata, wysyłasz do innych, bo pamiętaj o tym, że inni to są tylko twoim lusterkiem. To, co ty masz w środku, ty im odbijesz, ty im pokazujesz, hej, potrzebuję tego, nauczcie mnie, potraktujcie mnie źle, pokażcie mi, że jestem nieasertywna, pokażcie mi to, czego muszę się nauczyć, że muszę przepracować tą swoją własną samoocenę, tą swoją miłość do siebie. I jeżeli ty wieczorem, po tym wszystkim, jak to wszystko porobiłaś, myślisz sobie, dobre, to w końcu się zajmę sobą, ale już nie masz siły, to wysyłasz do wszechświata, że ty nie jesteś ważna, ty się nie liczysz. Najpierw wszystkie obowiązki, najpierw zadbasz o wszystkich, a potem gdzieś tam dopiero na końcu ja. I wszechświat to ci daje z powrotem, czy Bóg, czy w co wierzysz, on to ci daje z powrotem, to co wysyłasz. Wysyłasz dbania o innych, wysyłasz pracę, wysyłasz ja najpierw zadbam o wszystkich, a potem dopiero na końcu ja. I nic dziwnego, że twoje drobne marzenia się nie spełniają, już o dużych nawet nie mówię. Nie dziwne, że czujesz się nieszczęśliwa, niekochana i niespełniona. I pamiętaj, że taką podstawą miłości do siebie, tej własnej samooceny, własnej wartości i pewności siebie, jestem ja na pierwszym miejscu. Ja dbam o siebie, ja dbam o to, co ja czuję, ja wiem, jakie są moje potrzeby. Ja sobie zadaję takie pytanie, a czego ja chcę? Czego ja chcę w tej chwili? Co ja czuję? Co ja potrzebuję? I dopóki nie nauczysz się przynajmniej raz w ciągu dnia, raz dziennie zrobić coś dla siebie, czy to będzie po prostu zrobienie dla siebie herbaty i ty siadasz w ciszy, wypijesz tą herbatę, niech to będzie 5 minut, ale ty wiesz, że to jest czas dla siebie, że ty dbasz o swoją przestrzeń mentalną, emocjonalną, o swoją duchowość, żeby ładować energię, żeby nabierać tą energię. Dopóki nie nauczysz się dbać o to, że czego ja chciałam, Boże, kiedyś chciałam pójść na masaż, kiedyś chciałam pójść do fryzjera, kiedyś chciałam po prostu sama ze sobą pójść na kawę, jeżeli nie zaczniesz tego robić teraz, już dzisiaj, już w tym tygodniu, to twoje życie się nie zmieni. Ono będzie takie same, jak było do tej pory. I teraz chcę z tego miejsca zaprosić ciebie, jeżeli jesteś gotowa, żeby pracować nad miłością do siebie, chcę zaprosić ciebie na kurs, który zaczyna się dosłownie za chwilę, kurs Pokochaj Siebie, gdzie będziemy pracować nad tym, nad odkrywaniem, nad poznaniem swojej duszy, nad odkrywaniem tym, kim ja naprawdę jestem, czego ja tak na dobrą sprawę chcę i będziemy uczyć się dzień po dniu, krok po kroku, kochać siebie bezwarunkowo, żeby po skończeniu kursu, po tym miesiącu, kiedy będziemy pracować, żeby ta miłość do siebie była taka, o jakiej marzymy, żeby nas partner kochał. Żebym tak kochała sama siebie, jak mi się marzy, żeby mnie kochał i traktował mój partner. Drugim krokiem, który warto zrobić, to jest wypisać sobie, zobaczyć, co cię rozprasza, co zabiera twoją energię. Zazwyczaj to są toksyczni ludzie w twoim otoczeniu. Bardzo często i niestety tak jest, że rodzice nasi, zazwyczaj to jest nasza mama, może u niekogo to jest ojciec, po rozmowie z nimi czujemy się osłabieni, czujemy się, że zabierają naszą energię, że to są takie toksyczne rozmowy, to są niepotrzebne rozmowy. I jeżeli ja w pierwszej kolejności zauważam, co mi przeszkadza, co mnie wysysa, jeżeli ja wchodząc na Facebooka, czy wchodząc na Instagrama, patrzę na życie innych, patrzę, jak im się powodzi, jakie osiągnęli sukcesy, i ja potem się czuję zdołowana, to wypisuję to, to rozumiem, że to zabiera moją energię, ja tego nie potrzebuję, ja nie chcę wchodzić na Facebooka, ja nie chcę żyć w świecie wirtualnym, bo się gorzej od tego czuję. Ja wiem, że po rozmowie z tą koleżanką, czy z tą znajomą, czy ze swoją mamą, ja się czuję wypompowana z energii. Ja to ucinam na jakiś czas, żeby się nabrać siły, żeby doładować swoje akumulatory. I trzecie, to ja dowiaduję się, wypisuję sobie, co mi sprawia radość. Takie drobne rzeczy. W jaki sposób ja mogę te swoje akumulatory naładować? Telefon ładujesz codziennie. Samochód tankujesz regularnie. Ale kiedy ostatni raz robiłaś coś dla siebie, żeby tej energii się nabrać, żeby poczuć, że teraz ja się liczę. Teraz ja jestem najważniejsza. Tak jak mówię w samolocie, maskę tlenową najpierw załóż sobie, a potem dopiero pozostałem. Czy w twoim kalendarzu, w twoim harmonogramie jest gdzieś takie malutkie okienko, malutkie miejsce na początek dla siebie? Co ja zrobię dla siebie? W jaki sposób ja ten swój akumulator naładuję? Wypisz już dzisiaj 10 rzeczy, które możesz wykonać w ciągu bliższego tygodnia, dwóch. Niech to będą rzeczy za darmo. Niech to będą rzeczy proste, które nie wymagają jakichś wielkich wysiłków, zostawiania dzieci, brania urlopu i wydawania kilka tysięcy złotych, tylko niech to będzie coś proste, coś małe, coś, co sprawia ci radość, ale ty możesz zrobić to już dziś, żeby wysłać sygnał do siebie i do świata. Ja siebie kocham, ja dbam o siebie, ja uczę się siebie kochać, ja uczę się siebie szanować, ja uczę się być coraz bardziej pewna siebie.
No a teraz zapraszam Cię doświadczyć całym ciałem niesamowitej, cudownej transformacji pewności siebie i miłości do siebie. Pewność siebie i zdrowa samoocena wpływają na nasze zachowania, na nasz odbór świata, na całe nasze życie. Ta praktyka pomoże Ci podnieść swoją samoocenę, poczuć się godną, piękną, bezpieczną i kochaną. Słuchaj jej codziennie po kilka razy przez miesiąc i zobaczysz, jak zwiększa się Twoja samoocena, jak stajesz się bardziej spokojną, pewną siebie, harmonijną i bardzo atrakcyjną kobietą. Poczuj tę przemianę teraz. Otwieram się na nowe życie. Odpuszczam swoją przeszłość. Każdego dnia i każdej minuty czuję się cudownie. Jestem piękną, zdrową i bardzo atrakcyjną kobietą. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Jestem piękną, zdrową i bardzo atrakcyjną kobietą. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Mam w sobie wyjątkową i potężną siłę. Ufam Jesteś życiu. Najpiękniejszą kobietą na świecie. Moje piękno odbija się w blasku oczu i uśmiechu, który rozpala serca i daruje miłość. Podążasz ze swoim sercem. Umiem przyjmować komplementy. Podążasz Kocham przyjmować duszą. Komplementy. Mam lekkie ciało i jestem przepełniona inspiracją. Moja malutka dziewczynko. Kocham Cię. Twoje relacje z wyższym źródłem inspirują Cię i dają Jesteś energię. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Jesteś wcieleniem kobiecości. Piękna. Jestem klasy. Piękną, zdrową i bardzo Twoje atrakcyjną kobietą. Cudowne. Moje życie wypełnia się radością Jesteś i błogim spokojem. Kobietą. Szczęście jest wewnątrz mnie. W moim jest sercu. Jesteś elegancką kobietą. Zawsze i wszędzie widzę Moja piękno kochana, wokół mnie. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. I jestem kochana. Każdego dnia i każdej minuty czuję się cudownie. Jestem piękną, zdrową i bardzo atrakcyjną kobietą. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Umiem się relaksować i regularnie daję sobie czas na odpoczynek. Jesteś wyjątkowa. Umiem mówić nie i przychodzi mi to z łatwością. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Jestem piękną, zdrową i bardzo atrakcyjną kobietą. Jesteś czułym aniołem. Napełniam się energią i pięknem natury. Moja malutka dziewczynko. Kocham Cię. Kocham siebie. Uważnie wybieram Moja swoje śliczna. Otoczenie. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Umiem mówić nie. Jestem piękną, zdrową i bardzo atrakcyjną Jesteś kobietą. Jesteś wcieleniem kobiecości. Piękna. Szczęście Piękna. Jest moim wyborem. Cudowne. Kocham dostatek, który mnie otacza. Jesteś wyjątkową kobietą. Zasługuję na swoje marzenia. Kocham Cię. Jestem doskonałą i potężną kobietą. Twoje talenty i możliwości są wyjątkowe. Kocham i jestem kochana. Jestem stworzona z miłości i piękna. Jesteś stworzona z miłości i piękna. Moje pomysły są czyste i harmonijne. Szczęście jest wewnątrz Ciebie, w Twoim sercu. Emanuję radością. Wypełniają mnie szczęście i harmonia. Odpuszczasz swoją przeszłość. Moje ciało jest cudowne. Masz w sobie Jestem zdrowa. I potężną siłę. Jestem szczęśliwa i zdrowa. Odpuszczasz swoją przeszłość. Jestem piękną, zdrową. I Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą. Kobietą na świecie.
Odpuszczam swoją przeszłość i wybaczam sobie wszystko. Jestem wolna. Jestem szczęśliwa. Jesteś wyjątkowa. Zasługuję na swoje marzenia. Cudowna moja. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. W mojej duszy kwitną spokój i dobro. Uwierz w siebie. Jestem gotowa na nowy etap mojego życia. Kocham siebie. Jesteś elegancką. Umiem mówić nie. Jestem piękną, zdrową i bardzo atrakcyjną Jesteś kobietą. Jesteś wcieleniem kobiecości. Piękna. Szczęście jest moim wyborem. Kocham dostatek, który mnie otacza. Jesteś najpiękniejszy. Zasługuję na swoje marzenia. Kocham cię. Jestem doskonałą i potężną kobietą. Twoje możliwości i talenty są wyjątkowe. Kocham i jestem kochana. Jestem stworzona z miłości i piękna. Jesteś stworzona z miłości i piękna. Moje ciało jest cudowne. Mam w sobie ogromną i potężną siłę. Ogromną i potężną siłę. Umiem się relaksować i regularnie daję sobie czas na odpoczynek. Moja dusza jest napełniona radością, wiedzą i błogością. Jesteś śliczna. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Idę drogą swoich marzeń, a przede mną otwierają się wielkie możliwości. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Medytacja przybliża mnie ku szczęściu. Słucham te afirmacje i każdego dnia staję się bardziej pewną siebie i bardziej szczęśliwą. Moja malutka dziewczynko, kocham cię. Kocham siebie. Twoja przeszłość została. Jestem wyjątkowa. Napełniam się energią i pięknem natury. Jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie. Jesteś wcieleniem kobiecości, piękna i klasy. Jestem wcieleniem kobiecości, piękna i klasy. Poczuj głos swojego serca. Traktuję siebie z wyrozumiałością. Możesz wszystko. Wszystko, co robię, przynosi mi ogromne sukcesy. Uwierz w siebie i bądź pewna. Mam w sobie nieograniczone zasoby szczęścia i harmonii. Jesteś kobietą na świecie. Jesteś wyjątkowa. Każdy swój dzień zaczynam z uśmiechem. Podążasz za swoim sercem. Dziękuję za wszystko, co mam.